Panie generale, obserwujemy oczywiście te informacje płynące do nas z frontu, analizujemy mapy, przeglądamy te najnowsze raporty, czy to ISW, czy też innych think tanków, które zajmują się tematem wojny na Ukrainie. No, patrzymy na to i gdzieś staramy się zrozumieć, co w tym momencie dzieje się na froncie. Ja nie miałem okazji dosyć długo z panem rozmawiać, więc te moje pierwsze pytanie, takie wprowadzające, ale myślę, że też bardzo otwarte, a mianowicie, jak z pana perspektywy sytuacja w tym momencie wygląda? Jak to wygląda z perspektywy Ukraińców, Rosjan na froncie? Jak w ogóle ten front w tym momencie wygląda i w jakim stanie jest ukraińska armia? Bo to nas chyba w tym momencie też najbardziej interesuje. Znaczy generalnie widać wyraźnie, że Ukraińcy są w impasie. I polityczno-wojskowym, i wojskowym. Polityczno-wojskowym dlatego, że zamieszanie w Kijowie bardzo duże w relacjach między wojskowymi a prezydentem Zełenskim. Te zakłócenia nie służą absolutnie temu, co chce Ukraina osiągać. Nie służy to walce tym żołnierzom, nie służy to tym żołnierzom, którzy walczą na froncie, bo te informacje, które tutaj docierają, na pewno dla nich nie są krzepiące. Ale ta sprawa zaczęła się chyba od tego, kiedy generał Załużny powiedział o tym, że popełnił błędy i w zasadzie to jak kaskada, taki jak wodospad. To rwie i pokazuje i obnaża to, co jest w zasadzie chyba problemem całego Kijowa. I to rzutuje na cały obraz sytuacji niestety. Niezależnie od tego, co się w okopach dzieje, jak żołnierze świetnie walczą, jak bohatersko walczą o swoją ojczyznę, to to zamieszanie, które ma miejsce w Kijowie, absolutnie obciąża i Zełenskiego, i Załużnego za to, co robią. I na pewno nie stawia ich w dobrym świetle wobec żołnierzy i wobec narodu ukraińskiego, bo te cele, które sobie założył Zełenski, one nie zostaną osiągnięte. I to jest w tej chwili problem Zełenskiego, że on nie ma potencjału do tego, żeby odbić czy wyzwolić okupowane terytoria, co deklarował tak mocno w roku ubiegłym. I to jest problem Zełenskiego. On się musi z tym zderzyć, on musi teraz podjąć decyzję, co dalej, z nim osobiście. Natomiast wojsko walczy na froncie. Moim zdaniem Ukraińcy od października już przeszli do strategicznej operacji obronnej z ustałego frontu, bo muszą przejść. Nie mają potencjału do jakiejkolwiek operacji zaczepnych. Wbrew temu, co niektórzy czują dywagację, absolutnie potencjału do tego, żeby prowadzić operacje zaczepne, nie mają. A to, co się dzieje na wschodnim brzegu Dniepru, nie żadną operacją, tylko skalową, tylko są działaniami ograniczonymi, działaniami taktycznymi. Zatem przechodzą do strategicznej operacji obronnej, otwarzają od wody i co im pozostaje? Liczyć na pomoc Zachodu i Stanów Zjednoczonych, która to pomoc moim zdaniem jest coraz bardziej wątpliwa. I to najbardziej chyba nas niepokoi, bo o ile wierzymy żołnierzom ukraińskim, to niepokoi nas wola wsparcia Zachodu, która słabnie, i to, co się dzieje w Stanach, w Kongresie, również jest przykładem na to, że coraz mniej ludzi, coraz mniej polityków chce militarnie wspierać Ukrainę. I to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli wycofają się Stany Zjednoczone lub ograniczą pomoc, a przecież one są głównym donatorem, nikt tyle nie pomaga, co Amerykanie, i Europa nie będzie w stanie pomóc czy zrekompensować to, czego nie da Ameryka. Dlatego, że moce produkcyjne Europy są bardzo, bardzo ograniczone i Europa nie produkuje amunicji tyle, bo to mówimy o amunicji, ile potrzebuje Ukraina, żeby walczyć. To jest bardzo niepokojące, bym powiedział, zatrważające, bo zmienia to zupełnie pozycję Ukrainy w tej wojnie. Rosjanie prowadzą operacje zaczepne na kilku kierunkach jednocześnie, w nadziei na to, że uda im się przełamać obronę ukraińską. Ta ofensywa praktycznie się zaczęła, o której byśmy mówili, ziemia z Kutalonem. Rosjanie na północy uderzają. Uderzają też w rejonie Awdijiwki, bo to jest ich główny cel, okrążyć te wojska ukraińskie w rejonie Awdijiwki, w rejonie Bachmutu. Także generalnie wobec faktu, że armia ukraińska przeszła do strategicznej operacji obronnej, Rosjanie przejmują inicjatywę strategiczną i operacyjną na kilku wybranych kierunkach i posuwają się naprzód z niewielkim tempem, ale jednak. Zatem sytuacja jest dla Ukrainy bardzo operacyjnie, strategicznie niekorzystna. Rosjanie otworzyli odwody, wprowadzili nowe armie i będą je wprowadzali, bo podciągają kolejne z Dalekiego Wschodu armie, które będą włączały się do wojny. I to jest moim zdaniem wynik tego, że Rosjanie
między innymi dzięki sporom w Kijowie. Kijowie uwierzyli w to, że mają szansę teraz, szansę na to, żeby dokonać przełomu, żeby rozbić część wojsk ukraińskich i osiągać swoje cele strategiczne. I to jest moim zdaniem zła wiadomość dla Ukrainy i zła wiadomość dla nas. Też ja obserwując te najnowsze doniesienia, pisząc też cały czas o sytuacji, w zasadzie przekładając to, co pojawia się w mediach na świecie w temacie wojny na Ukrainie, no to coraz częściej trafiamy na te sygnały o możliwej ofensywie, a w zasadzie kontrofensywie rosyjskiej. To miałaby być odpowiedź na tą ofensywę ukraińską. To trochę jest powtórka z tego, co widzieliśmy rok temu, bo również wówczas w tym początkowym okresie zimowym mówione było o tym, że Rosjanie mogą spróbować swoich sił właśnie w takiej ofensywie zimowej. Pana zdaniem to w ogóle jest realne? To może się powieść z punktu widzenia militarnego? Wszystko zależy od tego, na ile dobrą obronę przygotują Ukraińcy. Mamy przykład ofensywy ukraińskiej w Zaporożu, gdzie Ukraińcy uderzyli na najmniej dla mnie spodziewanym kierunku, bo uderzyli na najsilniejszą obronę na całym froncie, jaką Rosjanie mogli przygotować i połamali zęby sobie Ukraińcy. Że Ukraińcy odpowiedzieli wcześniej, a zakładałem, że w październiku rozpoczęli prace fortyfikacyjne, przygotowując pozycję obrony przed ofensywą rosyjską, to oni będą w stanie bronić się bardzo skutecznie. Ponieważ warunki pogodowe, warunki terenowe nie będą sprzyjające do tego, żeby prowadzić szerokoskalowe operacje, jeśli chodzi o Rosjan, o natarcie. A zatem dobrze przygotowana obrona połamie tym razem zęby Rosjanom. I ufam, że Ukraińcy są do tego przygotowani, że podobnie jak Rosjanie, bo doktryny mają podobne, jeśli chodzi o prowadzenie działań na wschodnioeuropejskim teatrze działań wojennych, między innymi przygotowanie obrony. To jest cały kompleks przedsięwzięć inżynieryjnych, fortyfikacyjnych, zaporowych, różnych, które mają załamać natarcie armii rosyjskiej. I wierzę w to, że Ukraińcy dobrze sprognozowali kierunki, gdzie Rosjanie chcą uderzyć. Na tych kierunkach stwarzają te warunki, że ta obrona będzie po pierwsze silna i będzie głęboka. Czyli będzie głęboka ukrywania obronnego, żeby Rosjanie sobie łamiąc kolejne pozycje obronne armii ukraińskiej systematycznie te zęby swoje łamali, wytracali swoje wojsko. Istotą tej operacji obronnej, strategicznej, podkreślam, operacji obronnej, do której przychodzą teraz Ukraińcy, jest załamać wszystkie działania ofensywne armii rosyjskiej na wszystkich kierunkach, to po pierwsze. Zadać armii rosyjskiej maksymalne straty, wyczerpać potencjał armii rosyjskiej na tyle, żeby Rosjanie nie byli w stanie prowadzić operacji zaczepnych. Jeżeli by do tego doszło, jeżeli by faktycznie ta operacja obronna była prowadzona z powodzeniem i mocno wyczerpała armię rosyjską, a uważam, że Ukraińcy warunki ku temu mają, to jeżeli by Ukraińcy dobrze to rozegrali i odpowiednio wcześniej zgromadzili odwody operacyjne na jednym wybranym kierunku, mogliby dokonać zwrot zaczepny, który mógłby rozbić część zgrupowania armii rosyjskiej. To zgrupowanie, które by włamało się w ugrupowanie obronne armii ukraińskiej. Ale to jest sztuka operacyjna. Ja na podstawie tego, co działo się na froncie wszystkie dwa lata, nie jestem zbudowany umiejętnościami, jeśli chodzi o sztukę operacyjną armii ukraińskiej, ale to wynika raczej moim zdaniem z podpowiedzi oficerów NATO, bo chyba jednak przemożny wpływ na wiele decyzji wojskowych w Ukrainie mają wojskowi z NATO, którzy moim zdaniem, pan wybaczy, ale moim zdaniem są nieprzygotowani do tego, żeby zrozumieć doktryny rosyjskie, żeby zrozumieć, na czym polega prowadzenie działań na wschodnioeuropejskim teatrze działań wojennych. Oni są skażeni cały czas Irakiem, Afganistanem. Mi się wydaje, że te możliwości, które ma NATO, pozwoliłyby pokonać armię rosyjską błyskawicznie. Nie. Nie wolno lekceważyć Rosjan. Przykładem jest to, że Rosjanie w tej chwili mają tą przewagę strategiczną. Natomiast warto by było, żeby jednak wszyscy wyciągali lekcje z wojny w Ukrainie. My też. Proszę zauważyć, ile działań może, ile rodzaju sprzętu okazało się w Ukrainie bezużytecznymi. A ile z kolei ma swój złoty wiek? Złoty wiek dronów, schyłek śmigłowców uderzeniowych, które praktycznie w tej chwili nie latają z uwagi na skuteczność obrony przeciwlotniczej.
miniaturyzacja różnego rodzaju broni. A zatem ta ewolucja wynikająca z doświadczeń z pola walki zmierza w wielu innych, nowych kierunkach. I to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem wiele doświadczeń, które czerpiemy z Ukrainy, również korzystając z doświadczeń Izraelczycy w wojnie z Hamasem, bo widać te daszki nad czołgami, które pokazywali Rosjanie, w tej chwili są szeroko stosowane na Merkawach, na czołgach Merkawa w Izraelu. Zatem wydaje się, że dwa wnioski, to moje takie wnioski. Po pierwsze, to zrozumienie istoty prowadzenia działań przeciwko takim przeciwnikom, jakim jest Rosja, i NATO musi wyciągnąć z tego wnioski. NATO, moim zdaniem doradcy NATO, nie są przygotowani do tego, żeby Ukraińców pouczać. Ukraińcy w tej chwili mają większą wiedzę, mają większe doświadczenie, potrafią to lepiej robić. Po drugie, uważam, że trzeba wyciągać wnioski z tego, co się działo na polu walki, a między innymi z ewolucji w zakresie użycia sprzętu na polu walki. To są dwa takie główne wnioski, które moim zdaniem my powinniśmy już teraz, jako Wojsko Polskie, wdrażać do realizacji, ponieważ Rosjanie będą odtwarzali swoje zdolności, będą nam zawsze zagrażali, w związku z tym przygotowujmy się. Choć niektórzy twierdzą, że to za 3 lata. Nie, nie za 3 lata. Jeżeli pan pozwoli, chcę odnieść się do jednej rzeczy istotnej moim zdaniem. Putin nas nie chce najeżdżać teraz w ciągu najbliższych lat. Dlaczego? Dlatego, że on przeciwko nam prowadzi wojnę hybrydową, która tak sponiewierała mentalność polityków, że my sobie tą wojną nie potrafimy poradzić. Proszę zauważyć, przy Bałtyka my też jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej. I proszę mi pokazać taki element, który świadczy o tym, że my sobie z tą wojną radzimy. Nie. Putin ma świadomość tego, że tą nękającą nas wojną hybrydową on nas wymęczy. 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego stoi na granicy, pilnuje płotu, zamiast szkolić się na czołgach, na haubicach, na sprzęcie bojowym do wojny. Politycy się pogubili zupełnie. Oni nie rozumieją, jak, może nie rozumieją, bo nie potrafią zapobiec tej wojnie hybrydowej. Oni uważają, że jak wyślą na granicę masę wojska, to poradzą sobie żołnierze. Nie, to nie jest sposób na prowadzenie wojny. To widać wyraźnie, że w tej wojnie hybrydowej sukcesy ma Putin. Ponieważ my nie mamy sposobu na wyjście z tej opresji, którą nam funduje Putin i Łukaszenka.